Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kolejnym streamie z serii Red Dead Redemption 2. Okej. No więc zaczynamy w obozie. Odstawaj, Artur. Czy to... Mam tu zapis od razu? Chciałbym tą grzywnę zapłacić, to na pewno. Dziś jeszcze, na, w sumie wczoraj już, wczoraj nabiłem. A trzeba by tu zacząć. Wejdę do kwestii garderoby. Że coś dopasujemy na lato innego. Z kapeluszem, to my tu mamy. Aha, te 5 kapeluszy jest, tak? Może być ten, nawet kolor można wybrać, ale jest tylko ten dostępny, ok. Dalej jedziemy. Odzież wierzchnia. Jest bez odzieży albo z odzieżą. Wiadomo, że z odzieżą. Chwila, tu przewinę. A to jest wytworzona, aha. To wszystko. Może być kurtka. Idziemy dalej. Kamizelka. W sumie... Aha, odzież wierzchnia to wyklucza kamizelkę. Kamizelkę czy tamto bierzemy? Może tamto niech jest. Dobra, to tego nie biorę już. Koszula. I tak idzie pod spód, nie? Chyba nie zakryje jedno drugiego. No dobra, może być ta czarna. Albo biała. Aha, są dwa kolory. Trzeba ładnie ubrać Artura. Na wyjście dzisiaj. Niech jest czarna. Wieczorowa. Ale nie, bo to... Aha, dobra, teraz otwierdziło. Ej, ej, jeszcze. Nie skończyłem, a wyszedłem już. Podnie. Mamy 4 rodzaje. Niech są te. Ok. Strzelki. Ok, tu nic się nie zmienia. I czapsy. Aha, albo bez, albo z. Jest tylko jeden model. Może. To zakrywa w sumie spodnie, ale fajnie wygląda, mogą być. Buty, ok, jeszcze buty. Możemy na boso chodzić. Zawsze jakaś opcja. Dobra. Na boso, jak boso przeświat. Nie no, weźmiemy buty. A kurde, ale to były piory. A dobra, mogą być te. Jestem wymagający. W kwestii butów. One są wysokie. Na błoto się przydadzą. Dobra, to mamy. Drogi, co tu jest? W sumie nie zagłębiałem się nigdy w kwestię ubioru aż tak. Zazwyczaj korzystaliśmy z gotowych strojów. Tego jest całkiem sporo, jak widać. Niech są. Ok, co my tu jeszcze mamy? Maska. Co to jest? Nie no, bez. Usta. Aha, tutaj pod szyją. To w ogóle zakrywa tą koszulę. Bez sensu było brać tą koszulę. Odzież na szyję.
O, paszki. No ale bez, bo też zakrywam. No, koszulę taką ładną czarną sobie wybrałem. Rękawice. Też bez rękawic weźmiemy. Wyposażenie bojowe. Okej. Pasy na broń wy... Ha. Dobra, może być ten. Główne kabury. A, to się równią. Gdzie w sumie mogę? Mniejsza. Mogą być te. I bandoliery. O, może być. Okej. To torba. A tu mamy jedną do wyboru. I mamy talizman. I to jest. Albo zakładam, albo nie zakładam. Ta. To nie zakładam, nie chcę talizmanu. Okej. Okay. Wyglądam chyba całkiem zacnie. Jeszcze jakieś golenie zrobimy dzisiaj. Nie golimy się. Może całość. Aha. Troszkę całość skrócimy. Będzie dobrze. No dobra. Teraz tak, jakieś zadania obozowe. Chyba się nie wczytały nowe, bo tyle co zrobiłem. Dobra, nie, którego. Ja mam zadanie, najpierw bym zrobił. O, tu mamy nowe zlecenie. Najpierw bym zrobił tu zadanie w tym z tym Flaco Hernandezem. Całkiem daleko. Tam bym się udał. Więc jedziemy po drodze, może zajedziemy na pocztę i będzie. Kamera mi się nie... Nie, bo okej. Okay. O, owce zagania. Aste. Fajnie to wygląda. Kozackie. Jest, pilnuje. Tu będą? Się rozbiegły. Fajna, podoba mi się w tej grze szczegółowość. I te wszystkie detale, to jest naprawdę... Kosmos. No i widoki, no to już swoją drogą. Nic im nie dorównuje. Na transmisji może aż tak tego nie widać w 1080 pikselach. I pewnie trochę rozpikselowuje jak to na transmisji. Ale już na normalnie u mnie to robi wrażenie. Tak samo u... Na nagraniu na YouTubie też będziecie widzieć zupełnie w innej jakości to. Kurde, Valentine grzywna z cholerę. Dobra, ja chyba pojadę. O, jest poczta? Gdzie jest poczta? Bo odbija na tą pocztę. Nie lubię mieć długów. I tak to trzeba zapłacić i tak. Dobra. Teraz konkret wygląda. Kolego z drogi. Idziemy. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Welcome back. Costing you a pretty penny to repay your debt. Ja pierdziele, ale hejcu. Muszę wydać. Ja więcej stracę niż zarobię. Na tamtym napadzie. Kurde, 13 dolców w plecy, jestem około 15 nawet.
Nie opłaciło się. Chociaż jakieś itemy tam pobrałem w sumie. Też tak. Różnie można do tego podejść. Co za ziomuś? Broń ma. Co drugi w sumie ma broń. To jest. Czego chcesz? Law never seemed to find the bodies in this town. Damn thing. Just minding my own business. Kim on jest? Tu je do mnie? You looking to prove something here? Get out of here now. Co jest? Co jeszcze napaść? On sam zaczął. O cholera. Ja się nie dam, nie dam jakiejś. To jest. Ducho ze mną będzie. Ale mnie obija. Goni mnie. Jak poszukiwany. What's all this trouble? Get on out of here, you. Of course, no problems here. Watch where you're going. Daruje mi? Nie, tak nie strzela. Oddal się. Jeśli nikomu go nie skrzywdziłem tak, że nie zabiłem, to może nic nie będzie. Oddal się po prostu. On mi też kazał. Dziwne. Ale w sumie spoko, bo nie było poszkodowanych jako tako. Dziwne, jakby mnie, do mnie z bronią wyskoczył. Chyba nie ma problemu. Grzywny żadnej mi nie naliczyło. Kurczę, muszę uzupełnić pasek zdrowia, bo trochę mi się oberwało. Może ten groszek zjemy? Oprócz tego coś podładujemy. Tylne lekarstwo, 2 sztuki, a otwarte, o, otwarte weźmiemy. Pełności wystarczy. Na razie bynajmniej. Ale go biuczu. Ciężko miał pewnie pod tą górę z takim załadunkiem. Tu jest. Precz. Kogo on tam woła? Idziemy. I just don't want him to see me. We're not friends anymore. O czym on mówi? They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Well, it isn't happening. No, 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 it isn't. That's why, that's why I'm out here, well away from them. See, they come for me.
but I'm watching. I never sleep. I never do. Jakiś opętany? To po niego przychodzi, nie wiem. Jakieś wizje chyba ma, albo mamy. Czyż przebił? Tu krzyży nie jeden jest. No dobra, idź sobie spać. Płotka, jedziemy. Ale ładne. Jakaś dolina, wąwóz, wodospady. Stopni na plusie, więc jeszcze nie trzeba przebierać stroju. Jeszcze to temperatura szybko pójdzie w dół, bo tu śnieg jest. Zaraz może być zimno. No już jeden jest. Dobrze, nie będzie pokazywał mu, że zimno to. A, jest ci zimno, dobra. Wszystko w temacie. Gdzie to jest? Tu. Nie, chwila. O, teraz mam. Ten drugi strój to jest ten. O, własny strój, dobra, pasuje. Myślałem, że. Nadal w tamtym będę miał. Jezioro zamarznięte jakieś, okej. O, to krowa jakaś? Bafu, nie wiem co to jest. Wapiti, aha. Miałbym to zbadać. Oj, kurczę, trochę odbiłem od celu. Generalnie będziemy się starać przejść to wszystko na 100%, o ile to jest możliwe. Robić wszystkie ukryte znajdźki i tak dalej, ale w swoim czasie najpierw chcę tutaj się skupić na fabule. Może jak już skończymy fabułę, wtedy będziemy takimi znajdźkami się zajmować i tym podobnym. Chyba, że coś akurat się trafi. Minus 15, oj zimno. Tu to jest zima. Jeszcze 3 dni temu u mnie też była taka pogoda.
Kurczę, daleko ten flako, kurczę, jest. Jadę, jadę. Tego co wiemy, to on nie będzie chciał rozmawiać. Więc będzie na pewno strzelanina. Nie, to nie tu, bo to jest gdzieś po prawej. Trzeba odbić. Co za domy tam są? Chyba, że to jest to miejsce, gdzie mieliśmy... Kurczę, zagapiłem się. Chyba, że to jest to miejsce, gdzie ten obóz mieliśmy poprzedni. O, tak, Polter, to jest tu. To nic, jedziemy już blisko w sumie. Cholera. Wilki chyba. Idziemy, idziemy, idziemy. Szybko, szybko, szybko. Nie chcemy walczyć. Taką zwierzyną się trudno walczy, jeśli to ona atakuje. Dobra, na spokojnie. Sobie zostawimy konia. Weźmy broń. Taką i... Kurczę, ma, nie kupiłem nic do tłokówki. To niech jest sztucer. I teraz tak. A tu co to? Cały pas się podnosi. Dobra. A, siesilska. Spoko to jest. Bardzo naturalne. Keep your dreams simple. Hiszpańcy. I zrobiłbym to po cichu, jakby się dało. Wrócę się po łuk tylko. Zamienię ten jeden pistolet, jeden karabin na łuk. Czekaj, płotka. Daj mi zamiast tego łuk. Cicho, bo nas wydasz. Z nimi się nie dogadamy. Próbujemy. Chyba mnie zauważyli. Nie udało się. Może z nożem by było łatwiej. Kompendium zaktualizowane. Zobacz. Kurczę, nie przeczytałem. A to potem. Gdzie on jest? Gdzieś mnie okrążyć patrzy. Tu flako? Człowiek flako, aha. Ja sobie ograbię ich. Tu nikogo nie ma poza nami. Jest dzicz na tym śniegu.
łupy i kasa się przyda. Amunicja. Tam jest sporo rzeczy. Czekajcie. Chodź. Wiem, że tu jesteś. That door. Ain't coming down. Flacco Hernandez, you in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about Boy Calloway. Put your weapons away. Now come out. You ain't getting in here. Put them away. Chowaj broń. I'm unarmed. Okay. Well, King Gallagher. I just wanna talk about Boy Calloway. A nie będzie chciał gadać. Here's your message. Dobra, piękny strzał w głowę. Tego sfotografować. Gdzie mamy ten sprzęt? Tu. Będzie zadowolony. Flacco Hernandez, złoto. To chyba nie szło inaczej. Dobra, gdzie masz ten swój rewolwer? Jakiś kurde rzadszy okaz. Gdzie to? Rewolwer Flacco. Dobra, poczytajmy. Rzadki rewolwer Cattleman z delikatnym grawerunkiem i rzeźbioną rękojeścią z kości słoniowej. O, poprzednim właścicielem był nieżyjący już rewolwerowy Flacco Hernandez, pokonany w pojedynku nad jeziorem Cairn. Broń ta pomieści 6 nabojów i może korzystać z amunicji zwykłej, szybkiej, Doom Doom Express i wybuchowej do rewolweru. Także. Nieźle, a jeszcze coś mam. Nie wiem, czy ganki? The Lobos? To nie będzie to? Gang del Lobo składa się głównie z meksykańskich bandytów, przymusowych emigrantów i oportunistów. Lojalność nie jest dla nich ważna. Konflikt między Meksykiem a Ameryką przywiódł ten gang do miasteczka Thieves Landing, w którym kradną, walczą i często zabijają. I to może być, że oni należeli do tego gangu. Meksykańscy mówią po hiszpańsku. I to by się w sumie zgadzało. Bo co jeszcze tu mam? Kolekcjonerski. No, tu nic nowego na bank mi się nie odkryło. To była kwestia tego gangu. Dobra. Mała eksploracja tutaj. My tu mamy w środku. Biednie tu żył. Bourbon z Kentucky. Już nie mogę więcej. Czemu nie mogę więcej? A gdzie teraz? A wypijmy sobie. Przyda się. Dobre papierosy. Jakąś kartę dostałem. Zobaczmy, co to za karta. Odwróć. Czytaj. Mount Delancey. Karta artystów i pisarzy i poetów. 9. Okej. Okay. Coś jeszcze? Ciemno się tu robi. O, czekajcie, tu skrzynka jakaś jest. Eliksir zrzęszenia i mapa jakaś. Amunicja szybka. Wiecie? Mapa. Poszukiwać skarbów. Skarb skażonego szlaku. Odkrywasz mapę wewnątrz skrzynki schowanej pod łóżkiem w starej chacie nad jeziorem Cairn. No i skarb.
Znajdziemy w swoim czasie. A on jako on nic nie ma do przeszukania? Jego przeszukać. Ale chyba kurczę nie. A Pearsona mam odwiedzić, okej. Okay. Może tam zahaczę w swoim czasie. A się ciemno zrobiło. Coś tu ma. Czekajcie, chleb. Łosoś w puszce. Okej, okay, jedzenie się przyda. To jest jakaś skrzynka, idziemy. Amunicja. Amunicji nigdy za wiele. Warzywa w puszce. Kiedy nie skorzysta z ogniska. Okej. Okay. Pomyślmy, gdzie dalej uderzymy. Tu by byłoby wszystko. Nie mam tu odkryte wszystko już. Wiadomo. Ukryte miejsca, jakieś skarby, no to trzeba już sobie szukać samemu. To nie jest wiedźmin, czy mamy znaki zapytania przy takich miejscach. Poszedłbym tu zrobić to zlecenie jeszcze, bo jest tak troszkę nawet po drodze, więc tam pojedziemy. Temperatura minus 5, oj ciepło. No nie, wilki znów. Jedź, 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 jedź. Tych mnie nie zrzucił. Jedź. Cholera, bo nie się boi. Dużo ich. Nie miałbym żadnych szans z nimi. Jakbym pomysł, zwłaszcza jakbym pomiędzy nimi wylądował. Fajnie, koniku, już ich nie ma. Po swoich śladach wracam. Ale wypruły. Co to jest? Owca gruboroga. Mogę to zbadać, nie? Cholera, w ruchu tak źle się. Owca gruboroga z gór skalistych. Musimy zobaczyć co nieco o niej. Występuje w Grizzlies i Cumberland Forest. Te roślinożerne zwierzęta żywią się trawami i trurzycami, a zimą zjadają również rośliny drzewiaste. Osobnika takiej wielkości można zabić za pomocą łuku lub karabinu. Owce zapewniają żelaste mięso do jedzenia i skórę, którą można wykorzystać do wytworzenia przedmiotów. Mam zawsze coś nowego. Kompendium. No tu zimno jest w tym miejscu, minus 18. A fajny widok, tu śnieg, tam lasy.
Cały lasy. Okej, myślę, że można się przebrać. Co jest? A, krasne. Muszę się zatrzymać. Co jest? Czemu ma? Okej. Własny strój? To się skaszaniło z tym moim strojem. Zobaczę, jak będę w Valentine. Kaznodzieja się wyniósł, widzę. Valentine, 3 stopnie Celsjusza, 3.21 w nocy. Rane, cud. I tak chyba wszystko pozamykane mam, nie? Tam się coś dzieje. Your move.
Co to? Who else wants some? Yeah. Sure, I'll shoot you. Wouldn't mind some practice. Well, let's get to it then. Pojedynek, o kurczę. To tak legalnie? Zabiłem go i nic? Ci patrzą się. Stary memory, gościu. Okradłbym cię, ale... Teraz mnie podpieprzą pewnie. I może idziemy tu. Do tego czegoś. Na wyspę. Oczekiwanie na lato. Na lato, na rano. Idziemy do namiotu, zobaczymy co tu mają. Bądźmy tu. Country was young, but the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and Old Man Wind appeared and said, "Bear, I shall blow a mighty cold upon the land. Engorge yourself on fish and meat, and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you." Bear was sad because the fish were his friends, and now he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to Old Man Wind. "You're talking to the wind again, eh?" laughed the rabbit. "I think Bear has finally taken leave of his senses," said the turtle. "And he's getting so rotund that even I could outrun him." "I'm smart and quick," said Rabbit. "I'll outrun Old Man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends." The turtle said, "If Wind comes, I'll just hide in my shell." Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. "It's so hot," said the Coyote. "There's plenty of time." The lazy Possum said, "Well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch." Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. "Chunky needs a nap. Fatty Goody Two Shoes does what he's told." Bear was very sad. But he was a good bear, and he always did what Old Man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened frozen and just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Ale bajkę nam puścili. Wszystko? Koniec? No dobra. Chyba tak. Dobra, bajki. Czekaj. Karta kolekcjonerska tu jest. Otóż to taki Nettie Palmer, karta gwiazd estrady. Papierosy mamy. Karta fauny Ameryki, zobaczmy coś tu takiego. Kurczę, nie podejrzewam tego.
Dobra, ziomek się pewnie zrobił, którą mamy godzinę? 6:26, może już będzie czynne. Idziemy do garderoby, którą odkryliśmy ostatnio. Okej. Co się tu skopało? Teraz na szybko coś ogarnę, jakiś ładny strój. To może być ten, chociaż ten kurczę kapelusz. Weźmy coś bardziej na bogato. Albo taki może być. Okej. Odzież wierzchnia. Może na czarno się ubierzemy. A są jeszcze płaszcz. Dobra, czekajcie, nie. Kamizelki. Nie, kamizelka nie. Koszula. Czarna ich jest. Jak biały pod tym płaszczem, pod tą kurtką wygląda. Też nieźle, może białą w takim razie. Podnie. Albo jeansy. Są takie brązowe. Belki, dobra, to tam mniejsza. Czapsy. Trochę czapsy jeszcze do tego. Albo dobra, teraz bez czapsów. Buty. Niklowane mogą być. Ostrogi. Takie, elegancko się ubierzemy. A te maski to nie, chusty. Chyba jest w sumie chusta. Chyba, że odzież na szyję będzie lepsza jakaś. O, albo paszkę sobie bakniemy. Rękawice. Niech są. Czarne. Bez bandoliera tym razem. Dobra, to jest ok. Pas zmienimy. Nie, nie. Bez talizmanu, ok. Wszystko. Musimy się przebrać kolego. Nie, nie, panie, nic wspólnego z tym nie miałem. I just wondered after the Tommy fight and all. Anyway. No kurde, Geralt, ale Geralt, Artur, ale elegancik. Dobra, idziemy do szeryfa. Pewnie zapolujemy. Co my tu mamy? Kobieta? Czytajmy. Kończy Ellie Answon. Poszukiwana. $25 nagrody. Mało, kurde, ostatnio było 50. Nagroda w wysokości $25 zostanie wypłacona za aresztowanie Ellie Answon, poszukiwanej za zabicie męża. Powyższa nagroda zostanie wypłacona natychmiast po doprowadzeniu jej do aresztu. Poszukiwana żywa w celu przesłuchania. Kobieta znana również jako Czarna Wdowa. Była widziana w okolicach Cumberland Falls, przebywa z nieznanym mężczyzną, który może nią manipulować. Wiadane informacje lub wnioski o nagrodę należy zgłosić do szeryfa C. Malloya z biura szeryfa Valentine.
They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. Tyle wczytałem. They say she ain't sleeping alone. Oh, I got it. This bounty you're after, the lady, what's she do? Mrs. Swan? Poor dear, married the wrong man. She thought she could kill him and inherit a fortune. Instead, she got some debts and that bounty on her head. Okay. Ktoś nam powiedział o niej? Jeszcze coś? This lady murder. A kind of thing happened much around here? This is a cattle town. There's three men to every woman. Kurczę. And three women to every woman of the marrying kind. Certain type of lady is drawn to this place. Indeed. Well, if they're in New Hanover, I'll find them. Poster says alive. A-L-I-V-E. Dobra, chyba wszystko. Paniku, chodź. Ja w międzyczasie mapę ogarnę, gdzie to jest. Oj, kawałek jest. Dobra, idziemy tam. I ganie z biegów. Brudny konik jest? Kurczę. Nie mogę go wyczeszać. Nie mogę, nie mam czym. Dobra, mniejsza, idziemy na razie. O, salon otwarli. A to nowość. No jedź, nie zatrzymuj się. Jakaś strzelanina? Co się dzieje? Okej, pomogliśmy mu. You watch yourself, right? Dobra, trzeba doładować czymś teraz. Dla konia jest. O, właśnie to. A to jest jedno. Może to lepiej już. Ale to mi zdrowie spadło. Zrobić to. Chociaż nie, może źle. Tam wytrzymałość miałem na maksa i tak. Ale mój koń brudny. Ja pierdziele. Tragedia.
to co jest grane. Nie oszukujesz, gościu, masz pecha. Am I glad you showed up when you did? I don't no money to give you, but I do have some information might interest a man like yourself. No, got it. There's this odd lady who collects things. Has a place north of Strawberry. All kinds of goodies I hear. Might be something there for you. Oh. Well, thanks again. Łamanie do domu. Yeah, you too. Lay low. Coś nam powiedział? Chwila, to dobra jest. O, konia se odczepił i pojechał. Boy. A gdzie to jest? To mi się gdzieś zaznaczyło? Tu? Nie, to nie tu. Uważaj, jak odkryję mapę. Strawberry. To jest Valentine, to tutaj nie. Włamanie do domu, ciekawe. Będę miał to na uwadze. Okej, przez wodę przejadę się, koń umyje trochę. Wiele to nie dało w sumie, nawet brudny moim zdaniem. Znajdź jest poszukiwana żywa, okej. Pewno to muszę wziąć. No myślę, że jeden karabin starczy. Mam. Nie no. Mogę wziąć w sumie drugą broń, ale nie sądzę, bym jej potrzebował. Poszukajmy, gdzie ona może być. Tu jest.
Weźmy karabin, bo tego jej ziomka trzeba będzie pewnie zabić. I'm gonna make you go with the feller. What kind of man are you? Puny, backstabbing little. All you men are useless. Cholera, ja mam ją żywą pojmać. O jest, kurde. Mam cię. You are a piece of work. Now, come here. Rot in hell. Rot with the rest of them. A chciałem je nożyć, ale dziabnąć nie ma, ograb. This is very kind of you. No kolczyk, przyda się. Sprzedamy to gdzieś. Don't you manhandle me. Jak nie? Albo czekaj pani, konik przyjedzie. Ja tutaj małą eksplorację zrobię. A razie leż. Nie są w puszce, okej. Jest ten koń. Tu. Czekaj teraz chwilę. Tego pana ograbię. Wołowinę wpieprzali, kawa mielona, okej. Okay. Bourbon z Kentucky. Coś jeszcze? Nie ma nic. Let's go, boy. Settle in. Jedziemy. Wiecie, bo przez wodę trzeba wolniej. Nie mnie decydować, czy cię wyślą. To co, zabić cię mam? O to mi nie zapłacą. Wziąć jako kolejną ofiarę swoją. But a big strong man like you, you'd set me straight. Wouldn't you, mister? Put me on the straight and narrow? A cię kto? Co to było? Zbadaj. Mniejsza. I hate you. You sack of shit. Ale szybka zmiana nastawienia. Dobrze, dobrze. Ty sobie krzycz.
Ucichła, kurczę. Żyjesz tam? Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. We're going for a walk. Panik wdzięcznym jest. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. O, hajsik daj. Jest hajsik mój. Bardzo miło z twojej strony. The Black Widow herself. This town's so starved for women, I'm sure she could find herself. Husband yet? Well, that's cowboys for you. Indeed. So it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties, impose law and order on the streets. That man has a heart of stone. It's silly to keep me locked up in here. I mean, what am I gonna do? Just little old me. Let me out to exercise a little. I'm immune to your charms, Mrs. Swan. It's so boring in here. Can we have some fun, Sheriff? Just the two of us? Ja słucham. And to think you were sniffing around this office at one point. I'm lucky you was charmed by another. You see, Sheriff, I know your secrets, and I could spread them all over, like Miss Moira. Don't you dare mention Moira again. Now hush. Aha, kana jego jakoś. Show me some sympathy, Sheriff. I'm a widow, a poor little widow. You forget? They can say what they like about you, but at least you respected the sanctity of marriage. Till death do us part. Szeryfa uderzyć mogę, spoko. Chyba zaraz by się zlecieli. Nie wiadomo skąd, ale ruchów prawa miałbym na głowie. No dobra, to mamy zrobione. No to tak, tu są zadania popularne. Te zadanie poboczne jeszcze. Emmett Granger, no to w sumie to też bym musiał tam zajechać. Jeden jest tu. To Philip Midnight. Black Bell. Kurczę, to daleko jest. Pojedziemy tam, nie, no na pewno pojedziemy. Ale zrobimy jakieś zadanie tutaj. Może Leopold Strauss, niech jest. To jest. Jak to ja tu robię? To za jeden. Come on, there's gotta be a fight every night in that shithole. Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Mister? Back for more trouble? Ain't we had enough? No, problem do mnie mają. Tą burdę w salonie. W salonie. Dobra. Obeszło się bez bójki tym razem. Problem here.
I już. No właśnie, dawno sobie nie widziałem, ty tu stoisz na straży. No jesteśmy w obozie. No, zadania obozowe są, może zróbmy co nieco. A z Pearsonem muszę zagadać. Ami. Oj no, kolega. Alright. Hello! How are you holding up? Fantastic. Okay. A nie, nie chcę nic gadać. No. Do wozu Pearsona idziemy. To ty w sumie mógł zaś. No weźmy, gdzie teraz? Tutaj gdzieś. Fajnie, bo zabójcza precyzja mi wzrasta, jak wykonuję te zadania. Hi there. Witaj ze mną, Pearson. You brought me in, help me. Jeszcze coś jest. Pewnie rąbanie drewna. Mhm.
No i elegancko. Dobra, tu jest nasz zleceniodawca. Herr Morgan. Mr. Strauss. You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Okay. Po prostu wystawią Millet, Brubel i Chick Matthews. Radusz. Where am I gonna go? Stay here with us. Folk, they ain't so bad. It's nasty out there on your own. Mr. Morgan, you're quite a sight. What's that? We're revolting, and you'll get all of us. Come with me. Co jest grane? I'm sort of busy right now. I wasn't asking. I'm telling my camp my rules. Come on. Get. A, że brudny jestem. O ja. Here's some money for your trouble. Jeszcze zapłacić im prze. Why, thank you, kind sir. Ja pierdzielę. 25 centów nie najgorzej. Dobra, trzeba się mylić częściej. Dobra. Miss Morgan, you seem chipper. But where there's life, there's hope, my friend. And? We've been thinking about our problem all wrong. All wrong, that's all. Meaning? All in good time, my friend. All in good time. On ma jakiś plan. Always the show, man. Więcej nam nie powie. Ja bym chciał Sadie posłuchać, co tam gadały. Nie wiem, czy one jeszcze tam są. Czy to było w ogóle? Tam je... Chyba... Jedzenie spadło. A tu są. Sadie sama została. Zagadam, może coś mi powie. How are you doing? How you think I'm doing? I'm sorry. Just let me know if there's anything I can do. Okay, I'll catch you later then. Nika mnie. Okej. Okay. Nie chcesz, to nie, nie będziemy gadać. Ty? Ivy? Hello. Hang in there. We're on the up. I know. I'm fine. Słońce się przebija, raz się chmurzy, mówię, kurczę. Oh, Arthur, it is good to see you. You okay, Maybeth? Just great, but I nearly got killed back in town. They caught me robbing from a store and I ran for my life. Aha, oh. You weren't followed here. Arthur Morgan, of course not. Who do you think you're speaking to? Good girl. Kurczę. All right, well, I should be getting on. Sure. O, z młodym nie gadaliśmy jeszcze dawno. Co on się podziewał w ogóle? Jack. So you like the new camp, Jack? Sure. It's fine. It'll do us for now. Okay, well, let's talk more later. Uh-huh. Niezbyt gadatliwy.
Dobra, idziemy na konia. Jest nasz koń. Gdzie to jest? Ojej, tu jest jeden, tu są dwa. My zrobimy tu, a ten później wracając do obozu machniemy. Chick Matthews, to do niego jedziemy najpierw. Hey Arthur. Miss Karen, all good? Somehow that doesn't surprise me. Stay alert. Dobra. Jeszcze jest tu John. Mr. Morgan. Marston. Nie porozmawiamy z nim. Okej. Jeszcze za jedni. A ty skurwa. A ty skurwa. Tak gnidy. Co się dzieje? Idziemy zobaczyć. Coś się działo, ale... Ten ziomuś. A
That's a strong looking horse. Yeah, thanks. Ale mamy. Yeah. Może, że nieaktualne. Dobra. Mamy ich nie zabijać, także biorę broń. You chick? I was told I could find a chick Matthews up here. Chick Matthews? Might wanna talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. I ten. You chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Ale mnie wykiwał. Pracownik sezonowy, ja ci dam pracownika sezonowego. Hej, lasso. Zaraz go weźmiemy. Oj, się zdziwisz, kolego. Daleko jest jeszcze. Jesteś mój. Jaka mapa? Mapa skarbów Chica. Gdyby coś mi się stało, to tutaj zebrane są moje dotychczasowe dobra. Jakieś dziupki. Aha, się oznaczyło miejsce, okej. Okay. Gdzie to jest? Tu niedaleko w sumie. Możemy tam podjechać. A wręcz musimy tam podjechać. Aha, pewnie jest gdzieś wyżej. No to naokoło prowadzi. Dobrze myślałem. No, co tyś koniku zrobił? Jak ja mam tam zejść? Okazuje się, że to jest na dole. Przeżyj. A mnie wykiwali tu. Dobra, żyję. Ja żyję. Drzewo. Nawet jest otwór dziupla.
Dukczyka. Okej. Co dalej? Didi Millet kolejny. Dłużnik. Dłużniczka chyba. No nie no, weźmiemy sobie wszystkie długi, odbierzemy. Będę latał w tej powrotem. Pani mnie zostawił. Mój koń. Ja ciekawe, czy on sam to wyjdzie, bo on tam na tej skarpie został. Mam nadzieję, że sobie poradzi jakoś. To jest to? Bo jest na szaro? Dobra, jestem bez konia chwilowo. Masakra. Nie, mapa źle wyprowadziła. Są jakieś konie. Są pociągowe takie. To tego nie weźmiemy. Oh, come on! Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Lily. Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a no jeszcze czego? Bitch. You're dead, friend. Jest. Mocny jest. Wreszcie. Jest. Ona jest. Cholera jasna. Jeszcze problem jakiś do mnie ma. Oj, na kolego. Weźmie tu. Alright, I won't say a thing. No one believe me anyway. Sit tight. God damn. Powiesz czy nie powiesz? You're a son of a bitch.
Ty gnido. O tak gnida. A mnie oszukał. Tak właśnie skończyłeś. Na oszustwie. Kurde, nie mam konia. Koń został. To jeszcze jeden cel, pan Wróbel. Może wziąłbym stąd jakiegoś konia, tak incognito. Badajmy tego konia najpierw. Morgan. Konie rasy Morgan są końmi wierzchowymi. Można je rozpoznać po drobnym ciele, smukłej budowie, eleganckim chodzie. Mać gniadą i zabylowatą, ciemnokasztanową i jasnogniadą można znaleźć w dziczy. Osobniki o mości jasnogniadej, dereszowatej i izabelowatej można także kupić w stajniach. Są chorowite i wolno się rozpędzają. Ich prędkość i wytrzymałość są przeciętne, dlatego najlepiej spisują się na krótkich dystansach. Dobra. Raczej mnie nie satysfakcjonuje taki koniec zatem. Chcesz, że jesteś Morgan? A ty? Tennessee Walker. Fajna kolega. Jedziemy, tylko żeby nas nie zobaczyli. Oj tam. Albo nie, zabierz mnie do mojego konia. Zobaczmy, jaką ma wytrzymałość. Coś ty za jeden. Mixed up with my brother. Okay, nic nie dostanę cię? There's a high rolling poker game above the Saint Denis gunsmith. Hopefully, that can serve as a thank you. Okay. Kuźwa, już jakiś ziomuś na mnie idzie donieść. Yep. Ja pierdziele, tu co chwilę się coś dzieje. W tej grze. No, ja. Na koniu. Wszystko w temacie.
Pojdź da radę. Dobra, to jest mój koń. Cześć, że on tu ugrzązł, nie? I co, koniku? Jak stąd wyjdziesz? Kurde, znów życie stracę, jeśli... A spróbuję, no. Że jakoś się stąd wyciągnę, nie wiem jak, ale... Próbować nie zawadzi. Okej, okej. Lecimy, lecimy razem z koniem. Żyje koń? Ojej. Paniku. Akcja albo zabić, albo nie wiem. Zabij brązowy lub stajnia. Może świat dla konia, ta? Jadę kiedyś po ciebie. Cholera. Ale chyba nie było innej rady, żeby go stamtąd ściągnąć. Koń by mi się przydał. Co to takie wielkie, jakieś bizony? Tam coś biega, jakieś mustangi. Złapać. To za daleko są. Morgan. Tym ziomkom jakbym zwinął konie? Co za koń? Fire. Fire, dosyć, dosyć. Ten?
Lock punch. Coś nowego. Suplock Punch to rasa koni pociągowych. Można je poznać po masywnym ciele i charakterystycznej gniadej lub kasztanowatej maści. Dzięki potężnej budowie i znacznej wytrzymałości znakomicie nadają się do pracy w roli, choć czasem nie tak łatwo się je prowadzi. Odznaczają się dobrym zdrowiem, wytrzymałością i prędkością, dzięki czemu mogą przez wiele godzin wykonywać ciężką pracę. Nie no, ten Shire jest ciekawszy. Cholera. Nie ten guzik kliknąłem. Bez poklepać go to uderzyłem. Ojej. A miałem zwinąć im konia. Nadal jestem bez konia. Kurczę, to jest ogromny obszar. Tu może jakiegoś konia. Chociaż ożałeś wierzbym, potrzebowałbym, wrócił się po tamtego. O, poproś o przejażdżkę. Can you give me a ride to the nearest town? I got more pressing concerns, okay? Mogę siąść? Get. Dobra, nie będę cię okradał. You forgot yourself a minute there. Ciekawa opcja, poproś o przejażdżkę. Może dlatego, że miejsca nie miał. Gdzie indziej by mnie zabrali. Czy kiedyś spróbować jeszcze? Wytrzymałeś sobie, zbuduję przynajmniej połowę mapy, przebiegnę. To jest Valentine's, a ile się nie mylę? O, tam jest. Pójdę po ten orzeźwiacz. O, jakaś aktywność. Gotował. I need some money. Can't you help a fella out? Okay there.
buddy? How's things? Just about surviving. Hey, mister! Mister! I never learned your name. I never did. To ten. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. What's your name, mister? That was Arthur. Arthur? Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him on account of his name. It's a fine name, a strong name, like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Nieźle. Dobra, idziemy po ten orzeźwiacz. Arthur, come lend a hand here. Yeah. Oh, yeah. Go ahead and call your mama. Look at that. Here. Smarten him up, will you? Oh, hell. Wasting my time anyway. What the fuck are you doing? You could have stepped in. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Maybe try keeping your mouth shut next time. Oh, come on. You'd all be bored as rocks without me. Okej, bo jeszcze jakiś problem się tu wplątał. Czekaj, trzeba stajnie. Co ty chcesz? Prove we ain't a land of savages. Prove we're here for each other. Tam zrobić? Oh, it's you. Hello, hey, sir. Well, you're just full of charity, ain't you? Well, I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere. You would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay, okay. Okay, sir. It is in giving that we receive the true gifts of life that are eternal. Towarzyszenie Organizacji Charytatywnej z Nowego Hanoweru. Nowa organizacja filantropijna, która pracuje nad polepszeniem warunków bytowych ubogich. Możesz wesprzeć nasze działania choćby niewielkim datkiem. Liczba osób dotkniętych nędzą rośnie w każdym stanie naszego pięknego kraju. I zbieramy pieniądze, by sfinansować pierwszą misję pomocową w naszym hrabstwie. Mamy zamiar. Pierwsze, pomóc tym, którzy żebrzą o wiktuały poprzez zapewnienie im jedzenia, ubrań, czystego łóżka do spania. Drugie, wpajać właściwie we zwyczaje ubogim, wystrzegać się oceniania, zachęcać do ciężkiej pracy przez programy rzemieślnicze i terminowanie. Trzecie, stworzyć sieć misji sierocińców, gdzie nędzarze i osierocone dzieci będą mogły poszukać pomocy, niezależnie od rasy, koloru narodowości oraz wcześniejszej kondycji społecznej. Czwarte, zapobiegać biedzie, nędzy i zmniejszać włóczęgstwo poprzez zapewnienie szkoleń i edukacji. Przekazując choćby centa, pomagasz nakarmić głodnego bliźniego, wyciągnąć go z jaskiń hazardu, burdeli, ruder i zaułków, dając mu dom i życie w nadziei. Prosimy o dołączenie do nas w tym charytatywnym dziele, gdyż wspólnie działamy dla dobra ludzkości. Okej. We're collecting for an orphanage in Saint Denis. Please give if you can. Dobra, czy tu jakiś chory jest? To jest stajnia, czy? Nie mogę konia tu kupić, czy mogę? All I can manage. Are you doing all you can? Huh? Use your to help the weak. Morning, dude. Good morning. Jeszcze jest od stajni? Właściciel stajni. Come on, please. Please, somebody be generous. Ja bym konia chciał.
Kurde, dobra, nie. Zrobimy to inaczej. Trochę do branżowego. Jesteś? Dawaj, kolego, orzeźwiacz dla konia. O, 9,50. Dobra, kupimy. A nawet dwa. Wydałem pieniędzy, ale dadzą się. Teraz tak. Muszę transport tam dostać. Najpierw po konia. Dosyć daleko to jest. Kurczę, zaznaczyłem. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. O. W sumie tędy na skróty mnie prowadzi. Ale przydałby się jakiś szybszy środek transportu niż pieszo. Ja może on mnie podrzuci. Chyba nie. Okay, settle down there. Let's just leave it at that. Konia mi dejcie jakiegoś. Dobra, idę, może coś po drodze znajdę. Nie chcę w mieście jej kraść, bo zaraz szeryf mnie dorwie. Kurde, wytrzymałeś 8 poziom. Artur jeszcze maratończykiem zostanie. Okay. You're getting robbed, so slow up there. Hey, konia. Now, we can talk this through. You got about one more second. Stop! I ain't got a dime to take. Okay, you win. Don't worry, I'm just playing with you. Problem go zabić, kurde, tu mi zaś. Aj. Się nabiegamy dzisiaj. Ojojoj, dobra, przesadziłem. Chyba, że. No teraz mogę biec. Kurde, spłoszyły się. Jakby startowały. Oj, to mi się nie chce gonić. O, tu jest coś. Co się stało? Flaco Hernandez się spisuje. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You've done me a service. Hey, look, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway.
If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Cholera, nie mam wytrycha. Takie buty. Ale myślę, że coś na to poradzimy. Kurde, chciałbym przejąć ten wóz. A może oni mieli? Czekajcie, ograbię ich. Można jakoś się tam dostać? Ściągnąć tego ziomka? Chodź. To mi się podoba w tej grze. Chodź. Nie mogę. Może przetnę, jakoś to da radę. Ale nie konia. Trochę nie konia. Nie. Strzał? Nie, nie idzie chyba tego rozwalić. A tu? Przecież ja nie mogę tu wejść, albo... Chyba nie ma, to jest chyba tak rozkryptowane, że nie mogę, nie można przyjąć tego wozu. No trudno, szkoda, bo do skrytki też się nie mogę dostać, bo nie mam wytrycha. Jak to bym ten wóz zakosił i bym pojechał do obozu z nim. Coś tam, o, konik jest. American Pine, jakiś nowy. To my o nim wiemy. American Pine to rasa koni roboczych, można je rozpoznać po mocnej budowie ciała i charakterystycznej rozczochranej sierści. Maść overo to biano i rzadką białą nakrapianą można znaleźć w dziczy. Osobniki o rzadkiej szarej maści overo dostępne są tylko w stajniach. Ze względu na osobowość, inteligencję i zapał do pracy są łatwe w utrzymaniu. Konie te znane są z dobrego zdrowia, rozsądnej prędkości i wielkiej wytrzymałości, co czyni je idealną rasą do pracy na ranczu. No ciekawy konik. Jedziemy po mojego. Trzeba to zadanie skończyć dzisiaj jeszcze. Co tu się dzieje, jak ja tak co chwilę będę coś ten... Co się stało? Co jest? Daj mu dolca i... That which is killing you will help you finally to see. And see clearly, friend. See and hear. Well, okay then. Thank you, I guess. Odpowiednia jakaś jasnowidz? Tyle, gdzie on mnie tu prowadzi? Cholera, to jest daleko dosyć. Ojeje.
Ale spoko, mi się ten koń nawet dobrze jedzie. Szybki, wytrzymały. Jeszcze kawałek, ale w sumie chciałbym to od dołu zjechać, bo ktoś mnie do góry zaprowadzi. Jedziemy tędy. Bo nie jest na dole przecież. Teraz będę na tył, za tą górką. Gdzie to jest? Od tu góry? Nie, tu. Przed tu górką. Okej, mam go. Odpocznij, a tego ratujemy. Dawaj. Dobra. Okej. Teraz możemy jechać do trzeciego ziomka. Od pana Wróbla. Wydaje mi się, że tamten był szybszy. Może zaopatrzyć się w jakiegoś nowego. Tylko nie wiem gdzie w sumie. Kurczę, to jakaś aktywność poboczna, co się stało? Oj, na nią upadł. Brawo. Pomóżmy. Ej, udało ci się? Że dochodzić? Nogi nie czuję, ale... stuck here and starved or eaten. Oh, you poor dumb animal. Weź co trzeba i cię podwiozę, gdzie trzeba. What'll I tell Mildred? Well... You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. Chodź, pani. Pojedziemy. Do you know Valentine? I live there. Mam radę. Tak, nie muszę zobaczyć za wiele.
travel this far alone, you know. I was off inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem... odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. O, Valentine w dole, fajnie to wygląda. Te góry. Ośnieżone szczyty. Sprawy. No, w salonie, dobra. Thank you for all your help. You're a good man. Glad I was able to help. You take care. O, daj mi pierścień srebrny z emblematem na kurka. I z tej strony. Find my way. Thank you, sir. No dobra. Próbuj, że sobie poradzi, to widocznie sobie poradzi. Jedziemy dalej do tego pana wróbla. Chyba niedaleko stąd. Czekaj, czy jakbym poszedł drugi raz na ten spektakl, czy to samo będzie. To sprawdzić kiedyś przy okazji. O, na maksymalnym poziomie, więc tylko nie ma. Oko.
Okej. To jest dom tego pana wróbla. Wejdziemy, wchodzimy. Knock, knock, Mr. Robo. Dennis? No przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. Polak. English? You speak English? Me? Silesia. Yeah, I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, this, the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No. Mam Polaka bić. To jest. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Przestań. No, no, nie. No, 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 no. Please, no. No, I have money, but I have this. A masz? It's good, it's valuable. It's Warszawa, yes. I have Warszawa. Things. Okay. I have anything in here or out there? Yes. Okay. Możemy go grabić na legalu. Longer I look, the madder I get. Papierosy. To fajkę mogę sobie wypalić jedną w sumie. Paczka fajek to mi tu nie zrekompensuje tego, którego. Nie ma. Tu też nic. Jeszcze tutaj jest drugie pomieszczenie. Za biedak. Totalnie nic tu nie ma. To co pomieszczenie główne trzeba przeszukać. No, zegarek. No. Yes. Should about cover things. What you got behind there? So, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Bijuteria. Just
Bubel, starczy. dobre, to z tym problem. Ja, że w takich okolicznościach go poznajemy. Że musieliśmy go obrabować, no ale... No trudno. Rzadko w której zagranicznej grze można spotkać polskie akcenty. A tutaj jednak był. To akcent związany jest z zadaniem głównym. Będziemy to dostarczyć. Co to jest? To jest tas? Karen się ubrała. To była piżama jest. Okej. Ma 5 żelców. Widział. Dobra, dobrze i to. Okej. Gdzie teraz? Jak to użyć? A nie to. Też przedmiot może dałbym. Czekajcie, w sumie. Ej, przedmiot. Jak mam czegoś maksa, no to mogę i tak zostawić, nie? Bo... Dajmy jeden zegarek. Jeden mogę? Przy wszystkim od razu, okej. Księga rachunkowa, okej. Zobaczmy, co tu mamy. Okej, co to jest? Skrót remediami Straussa. Zwiększ maksymalną ilość zapasów. Dodaj olej z węża do przywracania zabójczej precyzji, a serum do przywracania wytrzymałości. Okej, zapasy. Ile maksymalną ilość zapasu? Daj świeże owoce i zwykłe jedzenie w puszce. Zwiększ maksymalną ilość zapasów zbrojowni, dodaj amunicję oraz do karabinów i powtarzalnych i strzały. Kwatery. Ulepsz kwaterę dacza, zmotywuj innych do przekazywania więcej pieniędzy obozowi. Kurde, to jest drogie, nie mam tyle. Stanowisko dla koni po obozie. Kurnik. Narzędzia kaletnicze. Trzeba to pokupić. Na razie zacznijmy może od czegoś taniego, może te medykamenty. Za free będę miał tu leki? How did you get on, Herr Morgan?
Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. No i się pozamykali. I spać. Okej. Okay. Jak to teraz wygląda? Aha. No to może to zrobimy następnym razem. Tego zaczniemy. Dobra, myślę, że to na tyle byłoby. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapy w górę i widzimy się w kolejnym odcinku i na kolejnej transmisji. Także cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.